kwiecień 1945 roku. Do austriackiego zamku Fischhorn w pobliżu Zell am See przyjeżdżały ciężarówki zwożące skrzynie, których zawartość pozostawała najściślejszą tajemnicą. Niewielu najwyższych dostojników III Rzeszy wiedziało, co magazynowano w komnatach austriackiego zamku. Wśród wtajemniczonych był oficer dość niskiej rangi, Hauptsturmführer SS Franz Konrad. Przyjechał do zamku Fischhorn, aby wypełnić tajny rozkaz ukrycia zwożonych tam skrzyń. Miał też inne zadanie, o którym poza nim wiedział tylko jeden człowiek. Straszna kariera Franza Konrada zaczęła się na początku 1940 roku, kiedy przyjechał do Warszawy jako Leiter für Wertesfassung in Warschauer Ghetto, co można przetłumaczyć odpowiedzialne za mienie w getcie warszawskim, które Niemcy zaczynali tworzyć, aby zgromadzić ludność żydowską w jednym miejscu i łatwiej zlikwidować. Nazywano go królem getta. Warszawa, pierwsze dni października 1939 roku. Do miasta, które tak bohatersko do końca walczyło o swoją wolność, wjeżdżają niemieccy żołnierze. Nikt już nie bronił mieszkańców przed bezprawiem i brutalnością najeźdźców, choć pierwsze uderzenie spadło na ludność żydowską. Już w listopadzie 1939 roku Niemcy zaczęli blokować ulice prowadzące do żydowskiej dzielnicy, aby ostatecznie zamknąć ją rok później. III Rzeszy nie chodziło tylko o eksterminację tych ludzi. Najpierw mieli być ograbieni ze wszystkiego. Franz Konrad, złodziejaszek i oszust, doskonale nadawał się do wykonania tego zadania. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. A to? To jakiś impresjonizm. Führer i naród niemiecki tego nie lubi. To wynaturzona i zdegenerowana sztuka. Można? Pomocnikiem Konrada był Juliusz Jäger, Niemiec, który przed wojną mieszkał w Warszawie. Był doskonale zorientowany w środowisku bogatych Żydów. Nie można wykluczyć, że w latach 30. wykonywał polecenia niemieckiego wywiadu, przygotowując grabież. Pan Froim Feinberg, tak? Kupiec. Bardzo bogaty kupiec z branży włókienniczej. Właściciel sklepów z towarami manufakturowymi w Wielopolu, na placu Żelaznej Bramy. Pamiętam pana sklepy. Tak, oczywiście jeszcze sprzed wojny. A na ile szacowano majątek pana Feinberga? No, 3 miliony dolarów. W gotowiźnie, drugie tyle w dziełach sztuki, oprócz tego dwie kamienice. To taki dochodowy interes ten pana sklep. Panie Feinberg. A złoto pan ma? Panie oficerze, kamienice spłonęły, zbombardowane we wrześniu, a to, co mam cennego, to widzi pan na ścianach. Proszę to wziąć i nie robić nam krzywdy. Jesteśmy porządnymi ludźmi. Nawet nie schowali. Nie trzeba było długo szukać. Gdzie
chciał pan nas okłamać, to przestępstwo. Ale ja zapomnę o tym incydencie. A znaczki pan zbierasz? Pytam, bo ja jestem filatelista. Zapalony filatelista. I na tej płaszczyźnie moglibyśmy nawiązać nić porozumienia. Za jeden klaser oddam panu ten pierścionek. Ten brylant ma ze 3 karaty. To dobry interes. Przecież znaczków pan nie zje. A za taki brylant można dużo jedzenia kupić. Przynieś ciemny klaser. Pozostałe nie spodobają się panu oficerowi. A co to to? A co to? Jakieś skrytce pan trzyma w schowku? Dobrze, dobrze. Trzeba chronić cenne przedmioty przed złodziejami. Piękna kolekcja. Piękna. Ja potrafię docenić. W ciągu 5 minut mają opuścić mieszkanie. I nie wolno im niczego zabrać. Niczego! Ale, panie oficerze, ja już wszystko oddałem. Niczego obiecał pan. Zrób spis drogocennych przedmiotów, które rekwirujemy w imieniu rządu Rzeszy. Tak jest. Zabrać ich. Franz Konrad zorganizował w Warszawie 15 magazynów, w których gromadzono zrabowane mienie żydowskie. Te magazyny były zorganizowane według określonego porządku. Na przykład w magazynie numer 1 składano cenne meble, skóry, futra i instrumenty muzyczne. W magazynie numer 2 złoto, srebro, kosztowności i ubrania. Trzecia Rzesza dała mu nieograniczoną władzę nad ludzkim życiem i mieniem. Urodzony w 1906 roku w Wiedniu, spędził 11 miesięcy w więzieniu, skazany za kradzież, ale to nie przeszkodziło w jego szybkiej karierze w partii nazistowskiej i w SS. Trzecia Rzesza potrzebowała takich ludzi jak Franz Konrad. Adolf Hitler przemawia w Norymberdze. Naród niemiecki nie jest już narodem pozbawionym honoru, narodem hańby, rozszarpującym własne rany, bojaźliwym, narodem małej wiary. Nie, panie! Naród niemiecki znów stał się silny duchem, wolą, silny swą wytrwałością, zdolnością ponoszenia ofiar. Panie, nie odstąpimy od ciebie! Wszystkie przemówienia, naładowane niezwykłą ekspresją, były takie same. Mętne, niekonkretne, pełne pustych frazesów, zdobywaniem poklasku słuchaczy. Jedna cecha łączyła wszystkie wystąpienia Hitlera. Program rabunku oparty na nienawiści. Nazistowskie państwo mogło tylko przetrwać dzięki rabunkowi. Rok 1939. Wojska niemieckie zajmują Czechy, rozpoczynając w ten sposób czas wielkiej grabieży. Kilka miesięcy później Wehrmacht zwycięża w Polsce. Rok 1940. Poddają się Norwegia, Belgia, Holandia i Francja.
Rok 41. Kapitulują Jugosławia i Grecja. W ciągu 2 lat Niemcy podbiły pół Europy, zdobywając ogromne zapasy przemysłowe, rezerwy bankowe, skarby muzeów i pałaców, miliony przymusowych robotników. Był to czas największego w historii rabunku. SS Gruppenführer Hermann Fegelein przyjechał do zamku Fischhorn 15 kwietnia 1945 roku. Generalski stopień był tylko jedną z oznak jego szczególnej pozycji. Równie ważne było to, że spowinowacony był z Hitlerem przez swoją żonę Gretel Braun, siostrę Ewy Braun. On również był bezwzględnym rzezimieszkiem, nie cofającym się przed żadną zbrodnią, która mogła go wzbogacić. Tuż po wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim w czerwcu 1941 roku został oddelegowany do Brygady Kawalerii, która później przekształciła się w dywizję SS Florian Geyer. Na początku 1942 roku Fegelein przejął dowodzenie tą dywizją. Ocenia się, że ofiarą bestialskich mordów jego żołnierzy padło co najmniej 20 tysięcy ludzi. Nic nie ograniczało działań Fegeleina, który rabował już bez żadnych skrupułów każdą cenną rzecz. Bezwzględność działania zyskała mu uznanie przełożonych. Awansowany do stopnia generalskiego, został odwołany do Berlina, gdzie przejął stanowisko oficera łącznikowego w kwaterze Hitlera. Franz Konrad dobrze znał Fegeleina. Razem działali w 1940 roku w Warszawie. Później Fegelein ściągnął Konrada do swojej dywizji na froncie wschodnim, gdyż potrzebował sprawnego i bezwzględnego administratora, który wiedział, jak ukrywać zagrabione dobra, jak zabezpieczać je i szmuglować do Niemiec. Zdawał sobie sprawę, że dowództwo SS nie tolerowało prywatnych grabieży i wielu SS-manów schwytanych na napełnianiu prywatnych kies zostało rozstrzelanych. Drogi Fegeleina i Konrada ponownie zeszły się w 1945 roku w zamku Fischhorn. Konrad, przyjacielu. Przyjechałem na konferencję wojskową, która ma się odbyć jutro w zamku. Mam powiedzieć najwyższym oficerom SS i Wehrmachtu, że wojna jeszcze nie przegrana, bo nasze odrzutowe myśliwce osiągnęły gotowość operacyjną, co radykalnie zmieni sytuację na frontach. Na naszą korzyść oczywiście. I ty w to wierzysz? A co ja mam powiedzieć tym głupkom z Wehrmachtu, którzy tylko myślą o tym, jak machając białą flagą spieprzać do domu? No dobrze. To przejdźmy do spraw ważnych. Jak długo będzie się bronić Reduta Alpejska? Franz, nie ma żadnej Reduty Alpejskiej. To Goebbels i paru jego gnojków wmawia Hitlerowi, żeby wyjechał z Berlina i zorganizował obronę w Alpach. Wiesz po co? Bo tylko w ten sposób mogliby prysnąć z bunkra. Czego nie mogą zrobić, dopóki jest tam Führer. Franz. Twierdza alpejska jest tylko mitem. A jak zorganizować prowiant dla kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy? I to na wiele tygodni. A jak tam dostarczyć amunicję? A jak przetransportować setki czołgów, żeby chroniły przejść górskich? A skąd miałyby startować samoloty? Franz, to wszystko jest wielka bzdura.
3000 karatów. A skąd masz? Za twoje futra i dywany. Znalazłem tutaj w Austrii hurtownika, któremu przekazałem część twojego magazynu. Ja myślę, że to jest dobry interes. Oczywiście, no nie mogę ci dać rozliczenia na piśmie. Nieźle na tym zarobiłeś. Herman, ja ciebie nie odważyłbym się. Jesteś mi nadal potrzebny tutaj. Potrzebuję parę sztuk ładnej biżuterii. Damskiej. Rozumiem. Dla twojej Gretel. Młoda żona, 3 miesiące po ślubie. Nie twoja sprawa. Za 2-3 dni przyjedzie tu Hauptsturmführer Erwin Haufler. Teraz jest w Berchtesgaden. Willi Hitlera? Pomożesz mu ukryć to, co przywiezie. To jest cenniejsze niż złoto. A po wojnie wszyscy będą tego szukali. No. Po konferencji wracam. Do Berlina. Rosjanie uderzą lada dzień. Martw się o siebie. W końcu kwietnia do zamku Fischhorn dotarł zaufany człowiek generała Fegeleina, SS Hauptsturmführer Erwin Haufler, który przywiózł tam z Berlina 4 ciężarówki osobistych rzeczy generała. Wkrótce Haufler wyjechał do odległego o 50 km Berchtesgaden, gdzie znajdowała się górska rezydencja Adolfa Hitlera. Okoliczności i cel tych podróży Hauflera pozostają tajemnicą. Bez specjalnego rozkazu, czy bez specjalnego zezwolenia, Haufler, dość niski stopniem oficer SS, nie mógłby wejść do willi Hitlera w Alpach Bawarskich, ani tym bardziej zabrać stamtąd rzeczy należących do Adolfa Hitlera czy Ewy Braun. Co więcej, jedynym człowiekiem, który mógł mu wydać takie polecenie wywiezienia z Berchtesgaden tajnych dokumentów, był sam Adolf Hitler. Zaś Hermann Fegelein, który był łącznikiem między kwaterą Hitlera i SS, musiał o tym poleceniu dla Hauflera wiedzieć. 16 kwietnia 1945 roku wojska radzieckie rozpoczęły wielką operację berlińską. 2 radzieckie fronty liczące 2,5 miliona żołnierzy runęły na stolicę III Rzeszy. 20 kwietnia Hitler wyszedł po raz ostatni z bunkra, aby przyjąć urodzinowe życzenia od grupki chłopców z Hitlerjugend. Wódz podjął decyzję, że pozostanie w obleżonym Berlinie. Ucieczka rodziła zbyt wielkie ryzyko, że wpadnie w ręce wrogów. Wiele osób z jego najbliższego otoczenia nie miało zamiaru ginąć ze swoim Führerem w ciasnym i cuchnącym miejscu, jakim był berliński bunkier pod ruinami kancelarii Rzeszy. Jednym z nich był Hermann Fegelein. Hermann Fegelein tuż po powrocie z zamku Fischhorn do Berlina 25 kwietnia miał stawić się na naradzie u Hitlera. Nie było go.
Nie było go również 26 kwietnia, co zainteresowało Hitlera. Kazał natychmiast sprowadzić Fegeleina. Pierwszy patrol, dowodzony przez kapitana Helmuta Fricka, który dotarł do mieszkania Fegeleina, zastał go kompletnie pijanego w towarzystwie nieznanej kobiety. Kapitan nie wykonał zadania. Nie mógł wykonać, dlatego że kapitan nie mógł aresztować generała. Ale wysłano drugi patrol, którym dowodził już pułkownik. Ciao. Gruppenführer Hermann Fegelein. Mam rozkaz aresztować pana z rozkazu Führera. Jakieś nieporozumienie. Zadzwonię do Führera. To ja zadzwonię do Führera. To strata czasu. Rozkaz aresztowania wydał sam Führer. Proszę nie stawiać oporu. Jestem upoważniony do użycia siły. Rozumiem, służba to służba, ale lampki koniaku pan nie odmówi. Wymyj kieliszki. Nalegam, aby jak najszybciej udał się pan z nami. To rozkaz. Rozkaz. Nie ma jej. Uciekła. Gońcie ją. Zabrać go! Kobieta, która uciekła z mieszkania Fegeleina, była brytyjską agentką. Generał, ratując własną skórę, nawiązał kontakt z aliantami. Co zdążył im przekazać? W nocy z 28 na 29 kwietnia na rozkaz Hitlera Gruppenführer Hermann Fegelein został rozstrzelany. Sprzeczne informacje wskazują, że stało się to w bunkrze lub w ogrodzie. Nigdy jednak nie znaleziono jego ciała. W tym czasie w zamku Fischhorn Erwin Haufler otrzymał rozkaz zniszczenia rzeczy Hitlera i Ewy Braun, które wywiózł z Berchtesgaden. Führer nie chciał, aby prywatne pamiątki i najtajniejsze dokumenty wpadły w ręce aliantów. Czy wśród tych rzeczy były pamiętniki Hitlera? Wielu świadków twierdziło, że tak. Co to jest? Führera do Ewy Braun. Czyżby? Moja ręka jeszcze drży po zamachu na moje życie. W istocie to są listy Führera. Mam ścisły rozkaz spalenia tych dokumentów. Ja to rozkazuję. Jak ci się nie podoba, to dzwoń do Berlina. Jeżeli zdołasz się dodzwonić. Co?
pamiętnik. To jego pamiętnik. Aha. Po wojnie świadkowie, w tym siostra Ewy Braun, zeznawali, że Hitler pisał pamiętniki. Podobno były to zeszyty mocno zszyte w 5 tomów. A to ubranie Führera, które miał na sobie w dniu zamachu. Mam za zadanie spalić, aby ta relikwia nie wpadła w ręce wroga. A ja mam rozkaz zabrać to! Zabrać ze sobą! Przygotuj wszystkie rzeczy, Ewy Braun. Jutro będzie tu Obergruppenführer Józef Spatzi. Ma przekazać to wszystko Gretel Fegelein. Siostrze Ewy Braun? A. Ona jest teraz w Zell am See. W tym czasie Józef Spatzil był już w domu żony Fegeleina w Zell am See. Obergruppenführer Józef Spatzil. Do pani Gretel Braun. Proszę za mną. Był to jeden z najwyższych funkcjonariuszy SS, do którego należało zarządzanie funduszami tej organizacji, w tym kosztownościami rabowanymi przez SS w podbijanych państwach i obozach koncentracyjnych. Obergruppenführer Józef Spatzil. Ale ja nic nie wiem o pańskim przyjeździe. Niech pani się nie dziwi. Wszystko miało być w całkowitej tajemnicy. Wykonuję polecenie moich najwyższych zwierzchników. Sądzę, że ten list wyjaśni wszystko. Mam z tym wszystkim zrobić? Przecież to jest tylko mieszkanie. Gdzie ja umieszczę kilkanaście skrzyń, tak żeby były bezpieczne? I to w tych czasach. No, moja siostra chyba zwariowała. Mam rozkaz dostarczyć je właśnie do pani mieszkania. No dobrze. Pani dom będzie przez cały czas pod naszą dyskretną opieką. Nawet gdybyśmy musieli wycofać stąd nasze wojska i gdyby wkroczyli tu Amerykanie. Może pani zaufać tylko jednemu człowiekowi, który przedstawi się jako Franz Mayer i będzie miał list podpisany moim nazwiskiem. Proszę mi wybaczyć, śpieszę się. Jeszcze dziś muszę być w Berlinie. Przepraszam. Czy widział pan może mojego męża? Nie mam od niego żadnej wiadomości, a chciałabym mu przekazać, co się ze mną dzieje. Jak pan widzi, oczekuję dziecka. Gruppenführera Fegeleina widziałem ostatnio na naradzie u Hitlera. Jest cały czas w Berlinie. Nie ma powodu do niepokoju. Proszę mu powiedzieć, że się dobrze czuję i żeby się o nas nie martwił. W skrzyniach dostarczonych do mieszkania Gretel Fegelein, żony Hermana Fegeleina, nieżyjącego już, i siostry Ewy Braun, nie było rzeczy Hitlera. Te skrzynie zawierały tylko majątek Ewy Braun, w tym srebrną zastawę lubomirskich, zrabowaną w Polsce. Co stało się z najcenniejszymi dokumentami Adolfa Hitlera? Nie ma żadnych śladów wskazujących na to, że zostały wywiezione z zamku Fischhorn. Musiały więc pozostać w rękach Franza Konrada. I wywiad amerykański o tym wiedział. Dowiedział się prawdopodobnie od kobiety, która uciekła z mieszkania Fegeleina w chwili jego aresztowania. Pierwszego maja 1945 roku wojska amerykańskie podeszły do zamku Fischhorn. A nic poważnego, panie poruczniku.
Jakiś oddział maruderów postrzeliwuje się w budynku szkoły. Ja prawdopodobnie gówniarze z Hitlerjugend. Shermany zbliżają się, ale ostrożnie, bo załogi boją się, że hitlerowskie chłopaki mają pancerfaust. Ale jak tylko czołgi ustawią się, rozpieprzą ich w 3 minuty. Nie mówiłem? Dobra, jedziemy. Porucznik Robert Gutierrez z Korpusu Kontrwywiadu otrzymał rozkaz obsadzenia zamku. Bez wątpienia kontrwywiad amerykański wiedział już, że Niemcy gromadzili tam zrabowane skarby i dokumenty Adolfa Hitlera. Jak pan się nazywa? Franz Konrad. Jestem cywilem, administratorem. Niewielu was zostało, a je wszyscy uciekli. Widocznie mieli coś na sumieniu. Ja nie mam... Więc spokojnie czekam. Widzę. Ale sprawdzimy, czy nie ma pan czego się obawiać. Prawdopodobnie tego dnia, gdy porucznik Gutierrez z Korpusu Kontrwywiadu spotkał Franza Konrada, nie wiedział, z kim ma do czynienia. Czy więcej? Gotów był przyjąć, że ten Niemiec, który tak spokojnie oczekiwał na przybycie amerykańskich żołnierzy, ma czyste sumienie i czyste ręce. Sytuacja nie zmieniła się w ciągu następnych dni. Prawdopodobieństwo, że Franz Konrad wyjdzie na wolność w dodatku z dokumentem gwarantującym mu bezpieczeństwo, było bardzo duże. Do czasu, aż w sprawę nie włączyły się polskie władze. Mam wrażenie, że rzeczywiście ma pan czyste sumienie, panie Konrad. Jak się pan zbiera? To znaczy, że jestem wolny, tak? No, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wojska amerykańskie, to tak. To czy mógłbym prosić o moje przybory toaletowe? Chciałbym się ogolić przed wyjściem. Ale ja nie powiedziałem, że pan wychodzi. Polskie władze żądają wydania pana. Franz Konrad, urodzony w Wiedniu w 1906 roku. Nie wiem, czy to prawda, bo z ustaleniem pana tożsamości nie było najmniejszych problemów. Jest pan oskarżony o zastrzelenie 7 Żydów w getcie w Warszawie w 1942 roku. Zakatowanie na śmierć żydowskiego chłopca na ulicy Nalewki w Warszawie. Zakatowanie na śmierć starej Żydówki na ulicy Leszno 72. To są mocne dowody, panie Konrad. Polacy pana powieszą. Panie poruczniku, ja nie przyznaję się do tych zbrodni. Nie moja sprawa pana oceniać. Mogę się przydać amerykańskiemu wywiadowi. To już lepiej. Dowody wskazują, że zrabował pan mienie wartości wielu milionów dolarów. Gdzie je pan ukrył? Przyznaję. Otrzymywałem pewne sumy pieniędzy oraz kosztowności od Żydów jako wyraz wdzięczności za uratowanie od śmierci. Ale to nie były wielkie pieniądze. Jakże tu mówić o milionach? Niech pan pomyśli. Jutro będę musiał podjąć decyzję, czy zawiadomić Polaków, że jest pan w naszych rękach. Ja chcę odnaleźć rzeczy Hitlera. Thank you.
Los Franca Konrada wydawał się przesądzony. Nie zdradził, gdzie ukrył zrabowane skarby, ani nie wskazał miejsca, w którym schował tajne dokumenty Adolfa Hitlera. Było więc oczywiste, że zostanie zakuty w kajdanki i odesłany do Polski, gdzie poniesie odpowiedzialność za swoje zbrodnie. Tymczasem w innym miejscu Niemiec, w obozie jenieckim, nastąpiło wydarzenie, które miało wpływ na dalszy bieg tej historii. Uznaje mnie pan? A o co chodzi? Jak pan się teraz nazywa? Jestem sierżant Aue. Józef Aue. Niech pan nie żartuje. SS Gruppenführer Józef Spatzil. Znam pana dobrze. Jestem Hauptsturmführer Gerhard Schlemmer. Rzeczywiście, chyba już gdzieś pana spotkałem. Nie poznałem pana. Wojna zmienia ludzi. Ma pan doskonałe przebranie. Domyślam się, że dokumenty także. Żołnierz Wehrmachtu pozostawił tutaj, a nas SS-manów przeniosą do innego obozu. Mnie dopiero dzisiaj tu przywieziono. A pan jak długo jest w niewoli? 2 miesiące. Panie Schlemmer, ja muszę się stąd wydostać. Gotów jestem dużo zapłacić za dokument zwalniający mnie z niewoli. Gdy wyjdę na wolność, zadbam, aby pana stąd wypuszczono. A jak dużo pan gotów zapłacić? 1 000 000 marek w obcej walucie. Muszę stąd wyjść. Też inaczej nasza organizacja, która ma pomagać towarzyszom z SS, rozpadnie się. Może zna pan tu jakiegoś amerykańskiego oficera, do którego mógłbym wystąpić z propozycją dużych pieniędzy za małą kartkę papieru? Może znam. Gerhard Schlemmer natychmiast skontaktował się z oficerem kontrwywiadu Johnem Alterem. Hauptsturmführer Gerhard Schlemmer. Dlaczego pan nie przyszedł do mojego biura? Wolałbym, żeby nikt nie słyszał naszej rozmowy. Co pan chce mi powiedzieć? W obozie jest oficer SS bardzo wysokiej rangi, o którym pan nie wie. To Józef Spatzil, szef drugiego biura Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Ukrywa się w mundurze sierżanta Wehrmachtu pod nazwiskiem Józef Auer. Ciekawe. SS-man zdradza drugiego SS-mana. O. Jestem oficerem niskiej rangi. Za brak wiary w ideały nazizmu byłem aresztowany. Potem przywrócono mnie do służby w SS, ale nie popełniłem żadnej zbrodni. A wy i tak postawicie mnie przed sądem i pewnie zostanę skazany. A tymczasem Spatzil odsiedzi 2 lata w obozie i wyjdzie na wolność. Żaden z nas, prostych żołnierzy, nie chce widzieć ważnego dygnitarza nazistowskiego na wolności, podczas kiedy inni Niemcy będą siedzieli w obozach. To oni są winni tej tragedii, nie my. A chce pan, żebyśmy go zdemaskowali, tak? Nie. Spatzil proponuje znaczną sumę pieniędzy za dokument uwalniający z obozu. 1 000 000 marek. Twierdzi, że jest szefem organizacji byłych SS-manów. Gotów jestem współpracować z wami. Co pan proponuje? Wiem, że chcecie nas, SS-manów, przewieźć do innego obozu. Niech pan mnie tutaj zostawi na parę tygodni. Wyciągnę wszystko od Spatzila. No dobrze.
Dobrze, dobrze. Pana współpraca będzie się liczyć, kiedy będziemy rozpatrywać pańską sprawę. Czy porucznik Gutierrez w zamku Fischhorn mógł poznać treść rozmowy Johna Oltera ze Schlemmerem? Bez wątpienia Olter wysłał raport do kwatery głównej kontrwywiadu i stamtąd poinformowano Gutierreza, a sytuacja nabierała rozpędu. Wkrótce John Olter dowiedział się o nowych rewelacjach, jakie wynikły ze spotkania Schlemmera ze Spazilem. Wiem z całą pewnością, że Hitler jest martwy. Jest pan pewien? Całkowicie. A gdzie jest ciało? Tylko czterej ludzie znali miejsce pochówku. Dwaj pozostali w Berlinie i prawdopodobnie zginęli. A dwa inni są na wolności. Ale gdzie został pochowany, wiadomo? Nie mogę panu tego powiedzieć. I nie może pan tego ode mnie wymagać. To jak mam uwierzyć, że Führer nie żyje? Widziałem jego mundur, jego pamiętniki i listy do Ewy Braun. Ale gdzie są teraz te rzeczy, to nie wie pan. Ma, jest zaufany człowiek, celem zły. Chciał je zniszczyć, ale przekonałem go, żeby tego nie robił. Przekonałem go. Mam nadzieję, że Amerykanie nigdy ich nie znajdą. Wywołałyby wielką sensację. Ewa Braun też nie żyje. Udało jej się w ostatniej chwili opuścić Berlin w samolocie Fiesel Stork, który wystartował z ulicy i dotarła do swojej siostry Gretel w Celemze. Ale Amerykanie mówili, że Hitler i Ewa Braun pobrali się w bunkrze i... No, sens. Całkowita nieprawda. Dawno temu rozmawiałem z Hitlerem. Wykluczył możliwość małżeństwa. Powiedział mi, kiedy jesteśmy razem, jest nam tak dobrze, jakbyśmy byli po ślubie. Hitler rozkazał mi towarzyszyć Ewie Braun. Wykonałem też ostatni rozkaz. Jaki rozkaz? Zawiozłem do jej siostry Gretel w Celle am See kilkanaście skrzynek. Nie zaglądałem do nich, ale musiały zawierać niezły majątek. W mieszkaniu Gretel Fegelheim nie znaleziono tajnych dokumentów z Berchtesgaden. Pozostały więc w posiadaniu Franza Konrada, gdzie je ukrył. Maja, a więc kilka dni po tym, jak Schlemmer zdradził Spazila, Konrad nadzwyczaj łatwo wydostał się ze swojego pokoju w zamku Fischhorn. Czyżby to porucznik Gutierrez umożliwił mu ucieczkę, licząc, że Konrad doprowadzi go do swoich skarbów? Czy tak się stało? Niedługo po ucieczce z zamku Franz Konrad został schwytany. Czy zdradził tajemnicę ukrytych skarbów i dokumentów Adolfa Hitlera? Przez dziesiątki powojennych lat poszukiwano skarbów zrabowanych przez Konrada i Fegelheina, szacowanych na dziesiątki milionów dolarów, oraz dokumentów wywiezionych z willi Hitlera. Czy były wśród nich pamiętniki, których istnienie potwierdzało wielu świadków przesłuchiwanych przez amerykański kontrwywiad? Do dzisiaj nie ma ostatecznej pewności. Gerhard Schlemmer po krótkiej pracy dla amerykańskiego kontrwywiadu został aresztowany i osadzony w więzieniu za oszustwa. Po wyjściu z więzienia zniknął. John Olter w 1945 roku miał wypadek samochodowy, po którym znaleziono przy nim duże ilości złota i biżuterii. Amerykańskie władze wojskowe zatuszowały sprawę.
Józef Spatzil podjął współpracę z amerykańskim kontrwywiadem. Zwolniony w 1948 roku założył sieć sklepów, choć żaden z banków nie dał mu kredytu. Gretel Braun urodziła córkę. Ponownie wyszła za mąż i zamieszkała w północnych Niemczech. Porucznik Robert Gutierrez powrócił w 1948 roku do Stanów Zjednoczonych. Jego dalszy los nie jest znany. Franz Konrad, wydany polskim władzom, w 1951 roku stanął przed polskim sądem i został skazany na śmierć. Wyrok wykonano.